News pochodzi z interia.pl i nie wiadomo, czy to jest prawda, bo są to niemieckie media, a jeżeli już, to taka organizacja jak ONZ nie powinna już istnieć, nie mieć prawa bytu. Alarmujące doniesienia z Birmy, przerażająca skala zbrodni przeciwko mniejszości Rohingya. Skala ostatnich zbrodni przeciwko ludowi Rohingya przekracza wszelkie wyobrażenia, alarmują obrońcy praw człowieka i ONZ. Zajęty Donaldem Trumpem i Brexitem Zachód zdaje się nie słyszeć krzyku rozpaczy tysięcy ofiar. Zamieszkująca głównie Mianmę, dawna Birma, blisko milionowa populacja przez ONZ uznawana jest za najbardziej prześladowaną grupę etniczną na świecie. Nie ma w tym za grosz przesady, bo od dziesięcioleci przedstawiciele tej muzułmańskiej społeczności są ofiarą prześladowań ze strony buddyjskiej większości i birmańskiego rządu. Władze w Naypyidaw, stolica Birmy, odmawiają Rohingya nawet obywatelstwa, są oni bezpaństwowcami bez żadnego statusu i żadnych praw. Tym samym nie mogą liczyć na powszechną edukację czy służbę zdrowia, ani podjąć legalnie pracy. W oczach buddyjskich sąsiadów są intruzami, idealnie wpasowują się w rolę kozła ofiarnego, więc często padają ofiarą pogromów. Rząd przymyka na to oko, a nawet sam przykłada rękę do czystek etnicznych. W rezultacie tylko od 2012 roku około 100 tysiąca ludzi zostało zmuszonych do ucieczki ze swoich rodzinnych stron. Ilu poniosło śmierć, nie wiadomo. Do zbrodni dochodzi przede wszystkim w położonym na południowym zachodzie Birmy stanie Rakhine, gdzie żyje większość Rohingya. Choć konflikt etniczno-religijny narasta z różną mocą od lat, fala nienawiści i represji w ostatnich miesiącach nabiera alarmujących rozmiarów. Wskazują na to ostatnie raporty ONZ i organizacji broniących praw człowieka. Od października w Rakhine trwa rządowa operacja militarna wymierzona w grupy zbrojne złożone z Rohingya, którzy w samoobronie przed represjami chwycili za broń i są wspierani przez swoich pobratymców z leżącego po drugiej stronie granicy Bangladeszu. Władze nie zaprzeczają, że konflikt pochłania ofiary, ale ukrywają przed światem, że przy okazji rozprawy z rebeliantami, przeprowadzają czystki etniczne wśród ludności cywilnej. Reuters dotarł w Bangladeszu do dwóch niezależnych źródeł w agencjach ONZ, które monitorują sytuację w Birmie pod kątem łamania praw człowieka. Obaj rozmówcy byli poważnie zaniepokojeni ukrywanymi przez birmański rząd zbrodniami i ich skalą, do tej pory była mowa o setkach zabitych. Ale to prawdopodobnie niedoszacowanie, możemy być świadkami tysięcy ofiar, powiedział anonimowo jeden z przedstawicieli ONZ. Jego słowa są potwierdzeniem raportu z początku lutego, przygotowanego na zlecenie Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka UNHCR. Oparty na zeznaniach naocznych świadków dokument opisuje niewyobrażalny stopień barbarzyństwa birmańskich sił bezpieczeństwa, których ofiarą padają nawet małe dzieci. Okrucieństwa przytaczane w raporcie przywołują najstraszniejsze obrazy znane Polakom z historii rzezi wołyńskiej, mordowanie niemowląt, podpalanie domostw z zamkniętymi ludźmi w środku, masowe gwałty. Jakby tego było mało, aktywiści z Human Rights Watch alarmują, że birmańska armia wykorzystuje przemoc seksualną w charakterze świadomej strategii, która ma steroryzować Rohingya i zmusić ich do ucieczki z kraju. Żołnierze nie oszczędzają nawet 13-latek, do bestialskich, wielokrotnych gwałtów często dochodzi na oczach członków rodziny. Doniesienia HRW pokrywają się z wcześniej wspomnianym raportem, bowiem z ponad 100 muzułmańskich kobiet, do których dotarli ONZ-towscy śledczy, ponad połowa zeznała, że została zgwałcona lub padła ofiarą innej formy przemocy seksualnej ze strony wojska.